TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No tak, pierwszy raz tutaj jestem. Kibice tworzą fajną atmosferę, taki przedsmak przed ligą. To może się naprawdę podobać, no bo każdy nawet gdzieś tam z tych młodszych chłopaków, takich jak ja, może poczuć też tą atmosferę tak jak jest na meczu, no bo tutaj rzeczywiście w hali ten krzyk się niesie i nie jest jak na stadionie, że gdzieś tam ucieka, tylko naprawdę tych decybeli jest sporo. Wiadomo, doładowanie to jest to, co przepracowaliśmy w okresie przygotowawczym i to jest najważniejsze. W czasie meczu, jeżeli kibice krzykną i będzie to słychać, to będzie prawdziwe doładowanie. No myślę, że ten tydzień jest takim wyznacznikiem bezpośredniego przygotowania do meczu i od dzisiaj już wszystko robimy pod Zagłębie. No dawaj, 10 pompek. Dawaj, dawaj. Właśnie, żeby była pompa, nie? Rok temu tutaj siedziałem jako kibic na trybunach, a teraz to wychodzę jako jeden z zawodników pierwszego zespołu, to naprawdę ekscytacja i wrażenie, lekki stresik był, no ale udało się. Nogi się uginały? Nie, twardo stąpałem po ziemi. A jak rok temu siedziałeś tutaj na trybunach, to myślałeś, że nadejdzie ten dzień, kiedy tu wyjdziesz jako zawodnik? Czy myślałeś, że to będzie już po tych 12 miesiącach? Na pewno się spodziewałem, że po roku będę tutaj stał tutaj i rozdawał autografy. Najpierw sobie pomyślałem, że najpierw celiotka centralna, może za 2 lata rezerwy i dopiero za 3 lata spływa jest pierwszej. No jak czas pokazał, ciężka praca popłaciła i oby dalej, tak dalej.